Dzień dobry, pani dyrektor. Witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziś w Opolu nieco spóźnione święto więzienników. Będą odznaczenia, będą awanse, czy będą też zmiany kadrowe, tak jak ostatnio w policji? Będą odznaczenia, będą awanse, natomiast nie będzie zmian kadrowych. Zmiany kadrowe w służbie więziennej związane są z odejściem funkcjonariuszy na zaopatrzenie emerytalne i w ostatnim czasie dwóch funkcjonariuszy, dyrektor zakładu karnego w Szczelcach Opolskich nr 1 i dyrektor zakładu karnego w Brzegu, odeszli na zaopatrzenie emerytalne na własną prośbę w związku z wysługą emerytalną. Natomiast nie przewiduje zmian kadrowych związanych ze świętem służby więziennej. Święto służby więziennej to dzień nagród, dzień odznaczeń, dzień wyrażania swojego szacunku dla ciężkiej i trudnej pracy funkcjonariusza służby więziennej. Pani dyrektor, objęła pani funkcję dyrektora Opolskiego Inspektoratu raptem kilka tygodni temu. Zdążyła już pani poznać teren, objechać wszystkie jednostki. Jak wypadamy po takiej lustracji? Powiem tak. Po wielu latach pracy w zakładzie karnym dla kobiet, 26 lat przepracowałam w zakładzie kobiecym w Lublińcu, znanym, jednym z bardziej znanych zakładów w Polsce, czuję się zaszczycona, że mogę kierować funkcjonariuszami pracującymi w Okręgowym Inspektoracie i podległymi funkcjonariuszami Okręgu Opolskiego. Okręg Opolski znam dużo wcześniej i znam z bardzo dobrej strony i spotykam się z takimi opiniami nawet 8 lutego, kiedy byłam na uroczystościach związanych ze świętem służby więziennej w Warszawie. Wielu zacnych funkcjonariuszy mówiło mi, co będzie dalej z Opolem, bo ten okręg zawsze był kolebką innowacji penitencjarnych i ja jako stary penitencjarzysta mam zamiar do tego wrócić. Objeździłam już kilka jednostek. Byłam w zakładzie karnym Szczelce numer 1, w zakładzie karnym w Szczelcach numer 2, w zakładzie karnym w Brzegu, w zakładzie karnym w Nysie, w areszcie śledczym w Opolu, w zakładzie karnym jedynym w Polsce, zakładzie karnym typu otwartego w Opolu i odniosłam bardzo dobre wrażenie i w tych ludziach widzę duży potencjał i myślę, że będę miała z kim pracować. Zresztą bardzo dużo robi się w Okręgu Opolskim. I myślę, że pracuje tu wielu dobrych fachowców, wielu profesjonalistów. Mnie natomiast zależy na tym, by służbę więzienną przedstawić nieco z innej strony, niż próbują to inni. Czyli? Ja chcę pokazać, że w więzieniach, że skazani to ogromne zasoby ludzkie, którzy mogą wiele zrobić dla społeczeństwa. I uznaję dwie teorie. Teorię sprawiedliwości naprawczej, w ramach której więzień powinien zrobić coś dla społeczeństwa, powinien odkupić swoje winy. I jestem pod wrażeniem ostatniej mojej wizycie w KUP, w ośrodku dla dzieci autystycznych. Więźniowie tam się zaangażowali w działanie na rzecz ośrodka. Tak jest i to nie tylko, bo rozmawiałam wczoraj z moim zacnym kolegą, dyrektorem zakładu karnego w Opolu, który przedstawił mi wiele różnych działań, jakie prowadzi na rzecz społeczności tutaj lokalnej. I to jest bardzo, uważam, ważne, bo to pozwoli zadośćuczynić społeczeństwu. Inna forma... Ta druga teoria to jest teoria twórczej resocjalizacji i to ma związek ze sztuką, z teatrem, jak również też z rozwiązywaniem problemów. Do więzienia trafiają ludzie często z problemem alkoholowym, dotknięci też narkomanią, jak również przemocą. Bądź to są ofiary przemocy, bądź też sprawcy. I uważam, że sama psychoterapia w tej dziedzinie to troszeczkę za mało. Należy też ją wzmocnić, realizując różne formy art terapii, sztuki, teatru. Jak rozumiem, będzie silny nacisk na te nowe praktyki resocjalizacyjne. Zresztą tak było, z tego co pamiętam, w zakładzie karnym w Lublińcu, on był znany z takich praktyk. Lublinie był z tego znany, zresztą nie tylko na terenie Polski penitencjarnej, ale też wielokrotnie brałam udział w konferencjach ogólnonarodowych. W innych krajach byłam tam również z moimi podopiecznymi. I Lubliniec właściwie z takich praktyk był znany. Ale myślę, że najważniejsze jest to, żeby każdy... Nie może być tak, że skazany nic nie robi. Na miarę swoich możliwości, na miarę tego, co potrafi, powinien coś dać siebie dla społeczeństwa i coś zrobić dla siebie. Po to, by z zakładu karnego, tak powiem brutalnie, ale on musi wyjść poprawiony.
musimy dążyć do tego, żeby w przyszłości nie wrócił na drogę przestępczą. No panie dyrektor, powiem panie, że mam wrażenie, jakbym rozmawiał z jednym z pani poprzedników, Jerzym Bogaczem, on już wiele, wiele lat temu też mówił, że skazany nie może odkurzać krat. On musi coś robić, by wyjść wyleczony na wolność. Tak, jest to, no, panie redaktorze, no jest to niezwykle trudne zadanie dla służby więziennej, ponieważ no my nie jesteśmy w stanie w przeciągu paru lat, bo bywa też, że kilku dni czy paru miesięcy, ale o tych krótkoterminowych karach to nie chcę tutaj mówić, bo z takim człowiekiem niewiele da się zrobić. To jest tylko udręka dla służby więziennej, bo trzeba wykonać w stosunku do niego wszystkie czynności związane z przyjęciem, ze zwolnieniem. Na koniec jest z czego odpowiednio wyposażyć w odzież, czy też w pieniądze na podróż, by spokojnie parę dni mógł funkcjonować. Natomiast mówię tu o karach mam na myśli kary długoterminowe. I rzeczywiście mój poprzednik, dyrektor okręgowy Bogacz, też takie praktyki stosował. Zresztą one są tu stosowane w okręgu opolskim. Tylko wydaje mi się, że no, wymaga to większego mówienia o tym, naświetlenia społeczeństwu, że tak jest, bo to jest wspaniały okręg, tu pracują wspaniali ludzie i cieszę się, że takim potencjałem będę mogła kierować. A pani dyrektor, będzie kim pracować? No bo są takie dane, mówił o tym szef waszych związków, Wiesław Żulaczki w Rzeczpospolitej, że w 2012 roku w związku z reformą emerytalną na emeryturę wybiera się o 30% funkcjonariuszy więcej niż zwykle co roku, czyli będziemy mieli taki egzodus. Zostaną jacyś więziennicy? Danych odnośnie odejścia z służby funkcjonariuszy w polskim systemie penitencjarnym, to ja na dzień dzisiejszy nie posiadam. W okręgu opolskim zadeklarowało chęć odejścia 107 funkcjonariuszy. Są to funkcjonariusze, którzy nabyli praw emerytalnych, może niepełnych, bo to różnie bywa, różny jest staż w służbie więziennej. Czy wszyscy odejdą? Nie wiem. Związane jest to z reformą emerytalną służb mundurowych. No mundurówki się boją. Ludzie są niepewni i taka niestabilna sytuacja powoduje ogromną szkodę dla służby więziennej, dlatego że to jest specyficzna praca. To jest służba drugiemu człowiekowi, ale i służba społeczeństwu, służba narodowi polskiemu. I ja myślę, że bardzo trudno, bardzo trudno i to są ogromne koszty, by wykształcić dobrego więziennika. Odchodzą najbardziej doświadczeni. I dochodzi do takich paradoksów, że jeden funkcjonariusz o niedługim stażu pracy no, uczy drugiego, jeszcze też nowo przyjętego. No co jest takie, no, jest to trudne, bo uważam, że żadna szkoła nie przygotowywuje do pracy w służbie więziennej. Potrzebna jest praktyka. Potrzebna jest praktyka i tu sprawdza się powiedzenie, trening czyni mistrza. I no, potrzebni są też ludzie wyjątkowi, bo praca w ogóle z ludźmi jest trudna. Natomiast no, my pracujemy z tymi, których często społeczeństwo odrzuciło, którymi społeczeństwo pogardza. My jednak musimy, no oczywiście negatywnie odnosić się do czynu, ale szanować człowieka. I to jest trudne, bo musimy w sobie przełamać różnego rodzaju stereotypy myślowe. Dla nas to nie jest przestępca, dla nas to jest człowiek. Człowiek, któremu musimy pomóc. To pan dyrektor, ostatnia kwestia, inwestycje. Nasz inspektorat niedawno otworzył kolejny zakład w Przyworach, to tuż za granicą województwa śląskiego. Będą kolejne takie działania? Inwestycja w Przywarach nie jest zakończona i będzie trwała nadal. Ja myślę, że no będą takie działania, oczywiście Przywary. Otwieramy też dwie inne inwestycje. No, to są zakłady stare i wymagają remontu w Szelcach Opolskich. Numer 2 w zakładzie karnym w Brzegu będziemy budowali nowe pomieszczenia kuchenne. Także, że no, tych inwestycji trochę będzie. No, nie dysponujemy wielkim budżetem, wielkimi pieniędzmi, ale co trzeba zrobić, to trzeba zrobić. Natomiast Przywary dalej będą się rozbudowywały. Przewiduję braki kadrowe, jeżeli chodzi o Przywary. No, dążymy, zamierzamy usamodzielić te Przywary, żeby nie było ośrodkiem zewnętrznym zakładu karnego w Szczelcach numer 1, ale samodzielnym zakładem, bo w tej chwili tam przebywa 450 osadzonych, to jest dosyć sporo. Przypominamy, że dzisiaj o 12:00 Święto Opolskich Więzienników. Przypominamy też, że rozmowę w 4 oczy można odsłuchać i obejrzeć na naszej stronie internetowej. Naszym gościem była dzisiaj Lidia Olejnik, nowa dyrektor Opolskiego Inspektoratu Służby Więziennej. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.